Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dragon Age The Veilguard. No w dzisiejszym materiale zobaczymy kolejną misję poboczną. Tym razem może od tej bohaterki, Harding. Kolejne zadanie. Raczej mniej ważne, ale myślę, że i tak warto zobaczyć. Any luck tracking down your mystery friend? Orzammar has requested I stop harassing their citizens with my talk of dwarven magic. Pieprzyć ich. Who cares what they say? That shouldn't stop you. I don't have a choice. At least I know I'm not gonna find answers in Orzammar. So what now? I was thinking. The voice said look to those closest to the stone. What if she never meant Orzammar? Huh? There is another great Taig, the original capital of the dwarves, Khal Sharak. It was lost during the first blight, and its people survived in isolation for hundreds of years. They reemerged, oh, some 20 years ago? And you think they're closer to the stone? Orzammar can't help. What have I got to lose? Pomówmy o Khal Sharak. I'm curious about Khal Sharak's isolation. The dwarves took heavy losses during the first blight. To stop the Darkspawn from overrunning them, they closed off passages in the Deep Roads. Those that could retreated to Orzammar. Khal Sharak was lost. They abandoned the city and its people, sealed them away with the Darkspawn. To okropne. There must have been another way. What they did was monstrous. Can you imagine being trapped, knowing death was coming? But they didn't die. The rumors. That the dwarves of Khal Sharak had to change to survive? No one's really sure what that means exactly. When we find them, you can ask. Co jeśli Orzammar kłamie? Are you sure Orzammar isn't hiding something? Pressing them for information would be tricky. I could anger someone important. If Khal Sharak doesn't turn out, I can go back to poking at Orzammar. But not before then. To co robimy? How do we get in touch with these Khal Sharak dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. No to dobra robota. Kamień oczekiwania. No dobra, no to teleportujemy się na zupełnie nową lokację. Mogę to zrobić? To Harding z pewnością będzie w ekipie, powiedzmy, że z Ukanisem. Nie wiem, czy to nie będzie jakiejś głównej historii w takim razie. Zaraz. Thanks for coming, Rook. I hope the Khal Sharak dwarves have some answers. Jakieś kopalnie przeogromne. Patrzcie, jaka lokacja. No tego się w sumie nie spodziewałem. To kopalnia krasnoludów. No jeszcze nie było podobnych terenów. Rzeczywiście kampania dosyć rozmaicona. Jeszcze jakieś lawiny skalne, trzeba uważać na każdym kroku. Dobra, skupmy się na razie na całej misji. Kłopoty? Tak się sprzątam. Jeszcze w przyszłości bardziej szczegółowo będę zwiedzał lokacje. Na razie myślę, że warto było misję dokończyć. Co to są za tereny fascynujące? Patrzcie na to. Ja to wizja świata jest naprawdę czasami bardzo ciekawa. Guard?
Nie, co za wizja świata, patrzcie na to. So you don't actually know who or what this Stalguard is. A new friend, I hope. We're supposed to meet Stalguard here. That's a problem. No najpierw muszę oczyścić lokację. Jakieś szczury niebezpieczne mnie próbują zaatakować. To im raczej nie wyjdzie na dobre. Nie są na jakimś wysokim poziomie. O, wrota się otworzyła. Stalguard? Yes. I... Lace Harding, of the Inquisition. Wait, how do you know about... And this is the one they call Rook? De la Morte, the Crow. So you've heard of us? You have brought a strange assortment to our gates, Lace Harding. Dziękuję za pomoc. Thanks for meeting with us. I really hope you can help Harding. You are gracious in your address. It is not necessary. Tell me what you wish. I'm looking for someone touched by the Ancients. Does that mean anything to you? Yes. She has been waiting for you. Follow. And keep your weapons ready. The roads are dark. The creatures there even more so. You are staring. What? No. You want to know if you can see the corruption you hear we carry? Sorry. I shouldn't have. To jest moim zdaniem jeden z największych plusów całej gry. To czasami wizja świata jest tak fascynująca. That is what my people did. Become like the Darkspawn, or be destroyed by them. Not much of a choice. Też każda kraina to inna kolorystyka, bym powiedział. Tu jakiś żółty, pomarańczowy góruje. I like them, so you can defeat them. We are like them, so we can survive them. Kal Sharok was abandoned to its fate many generations ago, when the Darkspawn first came. We lost many, some to the corruption, some by their own hand, and some found another way. Atuva Galta Satot, the stone is colder than death, as they say. No to wszędzie jakieś skarby krasnoludów, to mi się przypomina Hobbit w szczególności. Była ta góra ze smokiem, może znacie, może czytaliście, oglądaliście. Dobra, skupmy się na samym początku na konstrukcjach może. To jeszcze jest jakieś niebezpieczne podłoże. Kurde, co się dzieje w ogóle? Potrzebuję pomocy. Smells better than the ossuary. Not far now. No, mamy plagę. Jakieś wrota przeogromne, ale zamknięte na stan obecny. Blight. It grows too quickly these days. And it feels different. You can feel the blight?
many from cultural camp, somewhere. Long story. The corruption he had through those women destroyed the humanity. Ma trochę zadajkę od... Może poszedłem? Lift is stuck. Looks like a rock wedged in the mechanism. I might be able to help with that. Tam muszę coś zrobić. A, dobra. You got it. I teraz przejdziemy. Dobra, bo to będzie jakaś większa platformówka, jeszcze mamy dziesiątki różnych interesujących kwestii, jakieś skarby. No jeszcze będę wszystko zwiedzał bardziej szczegółowo, ale wolę się po raz kolejny skupić na historii. Jak już ją rozpocząłem, będę jakieś kolejne skarbce. Ale ta kolorystyka, jak dobrze oświetlenie wygląda, naprawdę. No, raczej średnia sprawa. I bet it's this way. Kilka punktów mamy do sprawdzenia. Trzeba się po pierwsze wycofać jakoś tędy. Tak patrząc na mapę, ja nie mogłem skręcić w odpowiednim kierunku jeszcze. Ja to jedna z większych krain, tak patrząc na szybko. Tyle mamy jeszcze korytarzy nieodkrytych, tyle możliwości. Na górę się muszę przedostać. Będę. Czegoś mi jeszcze brakuje. O. Leave it to me. No to trochę ryzykowny skok, jeżeli zawalimy, to spadamy do przepaści, tak? Zaskakujemy chyba. Okej. Spite says there are eyes on us. Ktoś nas obserwuje. No to w sumie możemy zobaczyć, jak mniej więcej duża jest cała kraina. Nie, na razie w sumie nawet nie ma żadnych informacji, ile udało się wykonać z krainy. Szukałem informacji, ile procent, ile skrzyni, na ile, ale mało co otrzymałem. Niestety. Może muszę zrobić jakieś większe postępy. Ilu wrogów?
10 tysięcy obrażeń, dobra, to już nieźle wchodzi. I mam gówno przejść, okej. No, to się trochę wróciliśmy. Ale coś mi jeszcze ominęło. Jeden dodatkowy punkt po lewej się znajduje, ale... Jak się do niego dostać? A, w drugą stronę, nie zauważyłem korytarza. Do tej pory tak ogólnikowo zwiedzam. Też w przyszłości bardziej szczegółowo zobaczymy. Did anyone else see that? I thought I saw some. Someone? Here? That should speed things up. Okej, mogę się na górę jakoś powspinać. A ta kolorystyka, jak to dobrze jednak wygląda. Patrzcie na to. Tędy? A, bo dołem bym nic nie zrobił. Most został zerwany. Czy to jest jedyna opcja? No tam niżej chyba już nie było niczego super wartościowego. To jest jednak większy demon. Podawany atak, dobra, tego super przebije. Co? Jak to wyszło? What the hell? Ale dziwne. Jakoś mi animacja się przerywała. Nie, to już mam straszne kombosy na takich kolesi 1v1. A no właśnie, czyli odblokujemy główne wrota. Już zapomniałem, po co to wykonywałem. You did good work. The Blight growths have weakened.
So we can keep going? Yes. Come. Jakie sanktuarium, jaka to jest w ogóle wizja świata, niesamowita, patrzcie na to. And show respect when you enter the sanctum. Yes, of course. But who are we meeting? I will let her speak for herself. But we of Kal Sharok revere her deeply for being one with the stone. They say she was once from Orzammar, but she speaks very little of her past. This space is completely free of blight. Some protective force is repelling them. Ale przeogromne przestrzenie, patrzcie na to. The song. Do you hear it? Coming from all around us. There is something about it. I have never felt spite so quiet. It feels like it's echoing through my entire being. Like I'm part of the melody. And it's calling me home. We have arrived. But I don't see anyone. There. She's waiting. Jakaś królowa krasnoludów? Nie. Thank you for leading her here, Stargard. They call me the Oracle. Nie podoba mi się to, nie, tak się nie mówi. Czy to osoba? Is that a rock that just looks like a person? Or a person that looks like a rock? Yes. Oh, good, thanks. All this... Is this what I am? Am I like you? I cannot tell you what you are. Look within and remember. Remember when the earth was alive and the Titans walked the land. In one voice they sang, a chorus of creation and of connection. Isatuna, the song. When the Titans fell, we awoke, but the melody was already lost. The dwarves. We were always just shattered fragments of a greater whole. The stone sense. My magic. It's Titan magic. But why? Why did this happen? Why do I remember Isatunol? What happened to the Titans? There is something else here. It's found you. Jakaś walka z bossem? Gniew kamienia mnie atakuje, no to nieźle. Jaki szybki. Still alive?
O, przekaz jakiejś skarby w nagrodę. No to dziękuję. Everyone alive? Did you feel it? Fury. Such fury. And with you as its mark. Me? But why? Masz wielką moc. Your new magic. It could be seen as a threat. There are horrors in the depths. They have awakened to you now. Look within for your answers. And beware. No, wait! I have more questions! Huh. She does that. Riddles, riddles, riddles. Oh, I am a rock. But those weren't answers. She gave me nothing. Come back! Make her come back! Harding. Ugh! It's all right. I'm all right. Sorry. We're done. Let's just get out of here. Oh, hey. Jesteś zadumana? To jest podryw? Że jak? To nie brzmi jak podryw. Rozchmurz się. O co w ogóle chodzi? Potrzebujesz towarzystwa? Nie zabała ta wyrocznia. You've had a lot to deal with lately. Rock magic, the oracle. We barely learned anything. And why was I attacked? When you said this was weird, I bet you didn't realize how weird it would get. I just wish I knew what to do. Nie wiem, ale jestem tu. Skup się na robocie. We can't let this distract us from the elven gods. I'm not distracted. I'm confused and concerned. But I suppose we do have other problems. And thanks for being on this bizarre journey with me. It really makes me feel less alone. We're in this together, right? Absolutely. Harding left the Oracle Sanctum disappointed. Maybe she'd expected too much. Maybe there were no answers to be had. Seething with questions, she forgot the Oracle's dire warning. But far below the surface, something was moving, determined to be seen, and fighting to be remembered. Dobra, ja się dziwię, że to było zaliczone jako jakaś super mało ważna misja poboczna. Come on, to była jedna z najbardziej interesujących misji. Zwiedzanie tej nowej krainy to niesamowicie się prezentowało moim zdaniem. Nie wiem, co o tym sądzicie. Doruk i Harding. Irene powiedziała, że ci to dostarczę. Chciałem tylko podziękować wam obu za pomoc w lesie Arlatan. Odłączyłem się od swojej ekipy i wpadłem do wąwozu. Zaniłem się w nogę i ledwo dociągnąłem się do tych małych ruin, żeby się w nich schronić. Kiedy mnie znalazłyście, leżałem tam już 2 dni. Zaczynały nade mną krążyć sępy. Wiem, że byłoby już po mnie, gdybyście mnie nie znalazły. Harding, obyś poznała odpowiedzi na pytania dotyczące magii kamienia. Mam nadzieję, że pomoże ci świadomość, że twoje zdolności uratowały życie co najmniej jednej osobie, mnie. Weryn ze skaczących za zasłonę. Ktoś tam był, już dokładnie nie pamiętam. Dobra, to była bardzo interesująca misja, muszę przyznać. Zwiedzałem tych nowych lokacji. Wykopalisk krasnoludów. No to naprawdę teren bardzo ciekawy. Trochę mi przypomina jak z Hobbita, nie wiem czy kojarzycie, czy oglądaliście. To już była taka lokacja. To w trzeciej części z filmów Hobbita, albo tam po prostu na zakończenie. Książki. Dobra, więc w tym miejscu zakończę odcinek, o tego się zabić nie za postępy.
Jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka z dzwonka. No i sobie tyle, ja się z wami żegnam, jutra.